Z nami jest trener Polonii Środa Wielkopolska Marcin Duchała. Panie trenerze, gratulacje, dobre spotkanie, zwycięstwo z Gdynią 4-2. No i w tym ostatnim meczu domowym sezonu 2022-2023 daliście sporo radości swoim kibicom. Po przegranym meczu z Błękitnymi Stargard, po przegranym meczu z liderem, z Olimpią Grudziądz, chcieliśmy zrobić wszystko na własnym boisku, żeby ten mecz wygrać, żeby w dobrych nastrojach zakończyć ten sezon. Wiadomo, został jeszcze jeden mecz, ale chcieliśmy go wygrać przede wszystkim na własnym boisku, zrobić dużo radości, sprawić dużo radości naszym kibicom, którzy naprawdę licznie, coraz liczniej na nasze boisko przychodzą. Rywal trudny, rywal, który był przed nami w tabeli, ale zrobiliśmy wszystko, postawiliśmy się od pierwszej minuty, chcieliśmy wygrać ten mecz i dobrze, że każdy plan, który był nakreślony na ten mecz, chłopacy zrealizowali, szybko strzelone bramki, praktycznie ten mecz ułożyły. Szkoda tych straconych bramek, ale znów błędy indywidualne sprawiły, że tracimy dzisiaj dwa gole, ale cieszą 3 punkty, skakujemy na trzecie miejsce w tabeli. Zawsze będę wracał do tego pierwszego meczu w sezonie, gdzie przegraliśmy na świcie 6-0 i byliśmy gdzieś tam bardzo nisko w tabeli z minusowym kątem bramek. Dzisiaj jesteśmy na trzecim miejscu, mamy strzelone 74 bramki, jak dobrze liczę, i naprawdę ten sezon zaliczam. Jeszcze się nie skończył, wiadomo, jeszcze jeden mecz, ale ten sezon zaliczam naprawdę do bardzo, bardzo udanych. Warto też na chwilę wrócić do tego meczu i wspomnieć o tych debiutach. Zadebiutowało dwóch młodych zawodników. Tobiasz Gniewowski, który jest w Polonii Środa od zimy, trenuje z pierwszym zespołem, ale nie miał jeszcze okazji w oficjalnym meczu ligowym zagrać. No i utalentowany zawodnik z Centralnej Ligi Juniorów U15, z młodzieżowego zespołu Polonii Środa Wielkopolska. To jest chyba też taki sygnał dla tych młodych zawodników, że Środa Wielkopolska to jest fajne miejsce do rozwoju, że Środa Wielkopolska to jest fajne miejsce do tego, żeby dalej kontynuować swoje kariery. Odkąd przyjęliśmy tutaj z trenerem Pawłem drużynę seniorską w Środzie, robimy wszystko, żeby w meczach grało jak najwięcej młodych, utalentowanych chłopaków. Mamy, jak dzisiaj to pokazało, mamy też w naszej akademii nie tylko jednego, ale kilku utalentowanych chłopaków. Także chcemy dawać im szansę, są zauważalni, oglądamy ich mecze. I te takie, że powiem, perełki będą zauważalne i na pewno będą dostawać szansę przede wszystkim trenowania w pierwszej drużynie, a co z tym się wiąże, grania na poziomie trzeciej ligi. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia w tym ostatnim spotkaniu ze Stolemem Gniewino. Dziękuję bardzo.